Witam was tutaj, cześć i czołem za nosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z City Skylines z PlayStation 4 Campus i Sunset Harbor. To są dodatki, z których będziemy głównie korzystać teraz w tej serii, jeszcze przez najbliższe parę odcinków. Od razu odliczamy do metra, pozostało prawdopodobnie powinno się tam wyświetlić 6 dni, jakoś tak mniej więcej. Jutro chyba nie będzie odcinka, jutro może się pojawi albo poza prawem, będzie krótka przerwa, no, albo się pojawi nowy odcinek z metra warszawskiego, z tej serii warszawskich. Mamy parę jeszcze nagranych na zapas. O, widzę, że się chyba skończył jakiś mecz. Zobaczmy, bo widziałem tutaj dużo ludzi. Tak, wychodzą ludzie gate'ami. O, nie widziałem, nawet takie są takie ładne wyjścia. No, jak widać, są. Nie, bo nigdy nie się aż tak ładnie nie przygląda. Przegraliśmy, kurde. Ale więcej zrobiliśmy z przegranej niż z wygranej. Ostatni. To jest dziwne. To jest bardzo dziwne. Ale dobra, ważne, żeby ludzie tutaj byli. Czy z tego parku ludzie korzystają? Okej, trzeba trochę ściąć jeszcze scen. To może będzie więcej ludzi z niego korzystać. Czy to jest podłączone do czegokolwiek? Ludzie dochodzą do tego wyjścia, ale niekoniecznie przez nie wychodzą. Chyba tak mi się wydaje. No nie wiem, czy ja tutaj mogę. Okej. Wyłącz to, wyłącz to, wyłącz to. Nie, nie, tak na pewno nie. A na bliskie podejście też bym raczej nie liczył. No dobra, ale widzę, że to jest multum ludzi korzysta i dużo osób idzie do kolejki naszej linii. Może to są i studenci, którzy tutaj się uczą. Byłoby to mile widziane. Jesteśmy blisko tego i brakuje nam prądu. Ale prąd gdzieś musiało być dziura znowu z... Znowu walnął prąd nas tutaj. To jest jakieś miejsce, gdzie cały czas trafia nasz tam drut. Będziemy musieli coś z tym powalczyć. No i tak, od razu przechodzimy do tego. Była ankieta w ostatnim odcinku. Zagłosowaliście podówno, że ma być nowy kampus tu i na wyspie. Dlatego w związku z tym, jak to wybraliście, robimy Wrocław, czyli kampus będzie się znajdować na terenie całego przestrzeni. A dokładniej, już wam pokazuję. Tłumaczę i pokazuję, proszę bardzo, to tak. Ta wyspa będzie nowym kampusem. Piszcie w komentarzach, jak nazwiemy ten kampus. To będzie uniwersytet jakby coś. Także piszcie w komentarzach, jak to by miało się nazywać. Ponadto tutaj ta część też będzie jako ta część, z tym, że tutaj będą też drogi i jakieś tam różne handle i niehandle, różne oddzielające tutaj na tych bulwarach, sobie zrobimy jakieś takie bulwary i na skarpie będzie to. Rybołówstwa nie będzie w tym mieście. Natomiast jeżeli jesteście ciekawi, no dobra, analiza nasza, ale tam chyba nie zrobisz tego. A no właśnie, tutaj się zdziwicie. Tutaj, gdzieś w tym rejonie, będzie drugi odłam tegoże kampusu, bo możemy takie rzeczy robić. Więc tu będzie druga część uczelni i miejmy nadzieję, ponieważ są trzy wydziały, to w teorii trzeci albo inny będzie tutaj. Tu będą główne budynki, tu może będą akademiki, jeszcze zobaczymy, jak to się tutaj potoczy. Więc proszę bardzo, coś takiego. I od razu z góry mówię. Chociaż napiszcie w komentarzach, czy chcemy tutaj system zwykły i drogowy, czy chcemy tutaj tylko i wyłącznie właśnie kampusowe, bo na pewno tutaj zrobimy tramwaj, tam nie musicie się o to bać. Ale gdybyśmy właśnie zrobili tutaj system drogowy, moglibyśmy po pierwsze dać im tutaj stację metra, co jest tylko nowość. Po drugie, oczywiście naziemną. Po drugie, moglibyśmy im dać promy z jakimś ciekawym połączeniem promowym. Po trzecie, byśmy im chyba faktycznie mogli zrobić coś, co się nazywa właśnie o kolej linowa z połączeniem z nimi. Więc chyba jakieś parę tam takich dróg może mniej ważnych będzie. No i balony byśmy mogli postawić też, wycieczki. No i tak jak chciałem powiedzieć, tutaj helikoptery byśmy też puścili. Ale dobra, to spokojnie, w międzyczasie to jeszcze tutaj sobie pokręcimy. Teraz tylko tak, tu jest nasz kampus. Wyłamy sobie tą nitkę łączącą, ona nie jest niezbędna. A nasz kampus spokojnie będzie tam funkcjonować. Jak klikam ten, to tamten też się będzie świecić, tylko że jest tak daleko, że go nie widzimy. O, świeci się, co nie? Świeci? Nie świeci, świeci, dobra. No ale mniejsza z moimi zabawami. Czy tutaj ludzie może coś się nowe pojawili? Brakuje nam mało. Możemy tylko coś takiego zrobić. A, czekaj, oni nie mają nic przyznanego. No ma, to dawaj film. To wy też takiego pewnie nic nie macie. Tak. No ma, i od razu sprawdźmy. To jest nowy radio, jakby ktoś się zastanawiał, co my z radia teraz słuchamy. Czy jest tutaj to odhaczone? Jest, dobra. Bo musiałem wcisnąć przyczynek, żeby ukryć powiadomienia. O dziwnym trafem tego nie mieliśmy włączonego. No ma, tutaj nasze statki ewidentnie pływają.
A tutaj nie dopłynął chyba jeszcze nigdy żaden statek. To już mogę powiedzieć od razu na początku. Tutaj nie widziałem faktycznie żadnego statku. Bo on nie jest podłączony faktycznie z tą częścią. Ale nigdy nie widziałem tej statku. Tu sobie pogłębimy trochę, może to o to chodzi. Ale wątpię. Więc tutaj zrobimy takie pogłębienie. Ale faktycznie tutaj nigdy żaden statek nie dopłynął z tych naszych. A może. Przynajmniej nie widziałem tutaj nigdy. Może w ten sposób to powiem. Niby jest humanistyczny polot, niby 9 osób z niego korzysta, ale gdzie te statki? Gdzie te statki? No nie wiem. Dobra, mniejsza z tym, nie będziemy się teraz nad tym zastanawiać. Najpierw się zajmiemy popytami. Czyli mamy ładny popyt na naszych tutaj, proszę bardzo, biura IT, czyli nasz przemysł. Taki ładny, dosyć brutalny. I wiecie co? Tu sobie zróbmy trochę tego IT, ale zostawmy sobie rezerwę właśnie na te nasze nowe rejony. I tak, tutaj prawdopodobnie w przyszłości trochę się tutaj zmieni ten system, bo tutaj jest na przykład nasz pociąg, co nie? I jest rzeczą, chyba jasną rzecz jasna, ale to pięknie mówiłem, jasną rzecz jasna, że tutaj będzie nasza kolejna stacja tegoż właśnie, że pociągu. Tylko tak, tu mamy szkołę, więc trzeba będzie, nie, może włączyć spokojnie play, bo myśmy sobie zrobili, o proszę bardzo, takie tutaj coś. I tu byłaby stacja nasza pasażerska. Jakby można było prosić na no i chyba będzie można prosić. Tak, bo tutaj to jest takie na zakręcaniu, ale no. Na zakręcie, ale chyba nie powinno to być jakimś dużym problemem. Dla City Skylines takie rzeczy to nie problem. Dobra, no i proszę bardzo, tu mamy to. I tak, sobie dajmy nasz tor dolny. Tor dolny, wow. Będzie sobie jechać tutaj. Okej. Nie, to tak. Najpierw sobie zrobimy dojazd ten tutaj do tego. Więc to będzie jakoś tak mniej więcej wyglądać. Ty sobie tu dojedziesz i tutaj od tego miejsca będzie sobie odjeżdżać drugi tor. Aha, tylko widzę, że wygląda to normalnie, jakby ktoś kogoś walnął młotem normalnie. Tak sobie zrobimy to. Dojedziesz sobie tu i stąd sobie będziesz odjeżdżać. I tak dziwnie wygląda, ale już jest i tak lepiej niż było. Dobra, tutaj i tu powinniśmy sobie spokojnie to wykręcić, żeby tutaj nasze pociągi mogły dojechać. O, to jest ładnie podłączone. I tutaj, czemu ja cały czas włączam? A, bo tutaj faktycznie wyburzałem jakieś pociągi. Dobra, nieważne. No i nasze pociągi będą tutaj, te koleje pasażerskie, będą tutaj miały teraz stację, więc będą mogły sobie spokojnie mieć specjalną, nową tutaj dla tych pasażerów. Dobra, to tak. To można by uznać za dobry i ukończony sukces. Dalej stąd, jak sobie tutaj zakręca ta droga, to sobie zróbmy, żeby to jechało, powiedzmy, no tutaj tak może jeszcze wykręcać. I tutaj stąd będzie dalej się ciągnąć ta nasza dzielnica. Okej, dobra, to naprawdę dobrze wygląda. I tak, biura. Proszę bardzo, dajmy sobie tutaj biura małym pędzlem. Namalujemy je, żeby się tutaj, żeby nam wyciszyły to. A w tymże rejonie sobie zrobimy jakiś handel. Też, żeby nie było, że nie mają sklepów i że jak będzie kwarantanna, to będą mieli problem, bo nie będą mieli będą musieli daleko iść do jakiegoś najbliższego sklepu. Nie, spokojnie, będą to mieli. Dalej, autobusy. W tejże dzielnicy może nawet byłoby dobre rozwiązanie trolejbusowe, gdyby nie system ogólnie dróg w tejże dzielnicy. Wtedy nam to skutecznie uniemożliwia. Dobra, ta linia autobusowa jest co najmniej ciekawa. Jak sobie patrzę, jak ona jeździ w sensie. Okej, tu jest przystanek, to tutaj sobie może byśmy zrobili kolejny. Dobra, tutaj obok stacji. I tutaj może jeszcze jeden obok stacji. No dobra, dosyć blisko są te dwa, ale to nie powinien być jakiś duży problem chyba. Mam nadzieję. Dalej, tutaj biuro, tak jak mówiłem, tylko tak, czy tu jest dzielnica? Dzielnicę trzeba powiększyć. I tak, stąd sobie zrobimy nasze właśnie wa. I on teraz będzie sobie iść w tenże sposób. I tutaj będzie droga iść do tego
bo tu będzie park, tu ma być w przyszłości, dalekiej przyszłości, tu będą parki. No i na przykład możemy sobie już dzisiaj, aby ta przyszłość była trochę bliżej niż to, co ja teraz mówię, to możemy sobie tutaj zrobić właśnie miejsce. Nie. Średni. O, dobra. A, to nie jest to. I tu będzie właśnie ten nasz park się rozciągać. Z tymi budynkami w środku. Dobra. No i powiedzmy, że to jest dosyć dobre rozwiązanie. I główne wejście. Sobie zrobimy tutaj już większe może. Tak, żeby mieli też jakiś parking, jakby coś się by chcieli. Parku jedź, albo i nie jedź. Jak kto woli. Jak kto woli, ten ma. Więc tutaj sobie zrobimy na końcu tej drogi główne wejście. Tu będą też jeździć tramwaje, ale to jest daleka przyszłość. Tu jest dużo dalekiej przyszłości, która może, jeżeli mi nie przypomnicie czasami, może nigdy się nie ziścić. Ale to jest co innego. Dobra. Cyk i cyk. Dobra. I powiedzmy, nie, to. To. I powiedzmy, że mamy główne wejście postawione. To tylko jest na razie postawione, bo żebym później o nim nie zapomniał, że tu miało być. Wtedy już będę mieć jakiś tam początek do tej dzielnicy. Dobra. No i teraz powinno to całkiem tutaj dobrze rozwijać. Czy ludzie korzystają z tej stacji? Oj, korzystają! Tu jest 35 osób jedzie. I osoby i parę wsiadło. Okej. W tą stronę jest mało. I tu jest 16 osób do kampusu jedzie. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. To mi się naprawdę podoba. Czy tutaj może dobiliśmy do jakiejś... Jest! Tylko tak to utrzymać jeszcze. Mamy więcej studentów, może wejdziemy na kolejny poziom. Byłoby naprawdę miło. Dobra, no to co tu dużo mówić. Zacznijmy budować nasz tutaj ten kampus. Droga, która będzie nas łączyć z tą częścią, pomijając tutaj, iż ta autostrada... No bo wiecie co? Chyba wszyscy wiemy, co ja teraz powiem. Dajcie mi chwilę. Muszę zrobić tutaj węzeł autostradowy. No albo stąd. Bo ja cały czas nie mam czasu, żeby to zrobić. Dobra, dajcie mi chwilę, zrobię tutaj taką wstępną autostradę, później się zastanowię, jak będzie wyglądać dalej. Godzinę opóźnij. No oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie zmienił całkowicie całej przestrzeni i zagospodarowania terenu w okolicy, tak, żeby powstało coś takiego jak piękny tutaj węzeł drogowy z korkami, jak widzicie, już się wszyscy przygotowali na to. Nowy piękny punkt poboru opłat. Już jak widać, ma żniwa, korki się dobią, trzeba będzie coś z tym zmienić. A, już wiem czemu, bo tutaj, tu zmienimy na dwa pasy. Wtedy będzie można z dwóch pasów zjechać tutaj. Dobra, to będzie dobre. Bo dzięki temu będą mogli wybrać sobie jeszcze drugi pas, a nie tylko jechać wszyscy jednym. Co nie, mam nadzieję. No bo zobaczymy. A czasami niektórzy się i tak nie słuchają. Po drugie, z drugiej strony też oczywiście za sam wjazd do mojego miasta trzeba płacić. Nie ma tak łatwo. Dalej, ładny tutaj most. Podwójny, poczwórno-pasowy. Z pięknym przejazdem tutaj pod dołem. Ciągnie się tutaj z niesamowicie, ale to nie wiem, jak dla mnie to po prostu bardzo ładnie wygląda ten węzeł. Pięknie tutaj wjeżdża pod spodem i jedzie dołem tutaj pod tą drogą, która idzie prosto i ta prosto, tutaj z pociągami obok, jedzie i dojeżdża i włącza się tutaj w ruch, więc to też całkiem nieźle wygląda. Natomiast ta druga część, o ta, jedzie kolejnym wiaduktem, a właściwie mostem, przejeżdża nad tym wszystkim, gdzie zrobiliśmy nowe zjazdy, węzły i jedzie tu prosto, proszę bardzo, gdzie się zaczyna robić niezły korek. I gdzie, co tu się stało? W sensie, ja rozumiem, że oni wszyscy chcą jechać jednym pasem, ale faktycznie jakiś duży ruch się tutaj zrobił. Ponadto mamy drugi mega korek. No coś z tymi korkami zaczyna się tutaj robić, ale to dlatego, że mamy głównie jedną ulicę, która łączy po prostu nam to wszystko. I w przyszłości będziemy musieli zrobić trochę więcej tutaj na przykład podziemnych tuneli łącznikowych i to akurat nawet niedługo będzie trzeba zrobić, ponieważ to miasto jest głównie. No i tutaj, tak jak mówiłem, bardzo ładny węzeł, całkowicie tutaj oczywiście bezkorkowy i beztranzytowy. W teorii oni tutaj to jest zjazd do przejazdów dołem, ale jak widzimy, oni w większości jadą też tutaj dalej prosto i chyba nikt właściwie tutaj nie skręca. Ale jakby coś mają tego możliwość, tak? I tutaj jest też oczywiście zjazd, z tego co widzę, większość jedzie na okrągło. Nie wiem po co. Jak im tutaj dodamy jeden pas do zmiany pasu, to w teorii może będzie już to trochę lepiej wyglądać.
No i jak widzimy tutaj, teraz to zauważyłem, dosyć mocno to ostro skręca tutaj do toga, ale mniejsza z tym, już to nie będziemy tego zmieniać. I tutaj przygotowane miejsce pod nasz kampus, tutaj jest zjazdem tramwajowym, bo tramwaje tu będą dojeżdżać oczywiście. I z przyszłymi promami, więc tak, pierwsze co teraz sobie zrobimy, to podłączymy promy. No i wracamy tutaj, jak widzimy, coś tutaj jest nie tak. Nowy rok! I dobrze, zobaczmy. Akademia Sztuk Pięknych. Kurczę. Zabrakło nam, jednak straciliśmy ludzi. Szkoda. Zrobiliśmy parę nowych projektów, a właściwie jeden. Szkoda, bardzo. Natomiast w naszej wyższej szkole jest tak samo, jest renomowany. Więcej jedną pracę naukową i studentów też trochę tam przybyło. Dobrze, zobaczmy sobie od tego i tutaj sobie kinematografia, to dajcie nam muzykę. Proszę bardzo. I tutaj dajmy, żeby też to dalej szło. Tutaj nie będziemy schodzić po prostu z tym. Czekaj, tu już poszło. Tu jest muzyka. Wszystko już opracowane. Wszystkie prace naukowe zrobiliśmy. Wow. Tak, nie wiedziałem, że coś takiego jest możliwe. Ale jak widać, najwyraźniej jest możliwe. Dobra, to tam czekamy aż. Czekaj. Czego, na co my tutaj czekamy? Atrakcyjność kampusu tylko trzeba wzrosnąć, powiększyć i mamy kolejny poziom. Dobra, wiecie co? Atrakcyjność kampusu zrobię faktycznie, bo, ale to pomiędzy odcinkami. I wiem, czemu atrakcyjność kampusu nam tu mogła trochę upaść. Czekaj, gdzie tutaj jest? Wycieczki. Atrakcyjność. Ciekawe czemu. Może jakiś tutaj był pożar duży. Teraz sprawdźmy, czy my tu mamy gdzieś niedaleko wieżę, która by nam to sprawdziła. Tak jak myślałem, nie mamy. No ma, postawmy sobie to na przyszłość. I jakby coś, nie będzie mi problemu. To będzie, że teraz jest burza. O, i wy tutaj też będziecie mieli coś takiego, bo wy tutaj helikoptery to macie daleko chyba. Tutaj są helikoptery, natomiast wy macie tu ogólnie problem, bo nasza straż pożarna nie istnieje w tychże rejonach. No dobra, to sobie to postawimy. Ale dobrze, wracamy do naszego głównej części odcinka, czyli do tego. Oni nie mają cały czas prądu, tak, ale to na to na razie nie wnikamy. Co się dociągniemy im prąd, bo żeby w przyszłości oni mieli tutaj już prąd dociągnięty. No, teraz się tylko niech zapisze. Dobra. I dociągniemy na razie do tego pierwszego. I tutaj będzie turystyka. Tutaj będziemy szli. Znaczy nie, jaka turystyka? Wypoczynek, no bo to jest, wiecie, kampus, w sensie uniwersytet, to nie będą, to są studenci w takimże miejscu, będą musieli naprawdę nieźle wypoczywać. Więc także to będzie jako kategoria wypoczynek. Więc tutaj, proszę bardzo, wypoczynek. I możemy dać właściwie wam wszędzie, żebyście się już budowali, bo to są wszędzie poza tą drogą. Rejony właśnie takie. No takie właśnie do wypoczynku, no bo tutaj nic innego nie będziemy robić. Na tej skarpie będzie główna część budynków, na wyspie będą wydziały i tego typu budynki. Więc właściwie moglibyśmy się już teraz zająć wydziałami. I widzę, że już się zaczęli budować, świetnie. To jest dobra nowina, tylko teraz tutaj sobie wyrównam ten teren, bo to ładnie i nie, bo to nieładnie wygląda. No. Tutaj, tu, okej. Dobra, teraz jest dobrze. Tramwaj, moglibyśmy sobie w sumie tutaj już puścić ten tramwaj. On tu będzie tylko zawracać od razu. Z góry mówię, on tutaj będzie. Zrobimy pętlę. Pętla będzie się znajdować. No, możemy sobie zrobić właściwie tutaj tą pętlę.
Bo ten tramwaj ma już naprawdę, nie będzie mieć strasznie długą linię. I w teorii po prostu już dobrze by było, żeby on tutaj gdzieś zawrócił. Dobra. To tak, tutaj. I czemu tutaj nie chcesz się to wpiąć? Przecież doskonale wiem, że tutaj jest to wykonalne. Dobra. To w takim razie, jeżeli to jest takie problematyczne, to sobie po prostu zrobimy tutaj pod tym budynkiem. To nawet nie jest taki zły pomysł w sumie. I sobie zrobimy pętlę na dwie linie tramwajowe, bo w przyszłości tyle ich tutaj tylko będzie, które będą tutaj zawracać. Bo jedna będzie tutaj się będzie ciągnąć przez całą dzielnicę i tyle właściwie. Dobra, no i teraz tak. Teraz weź to tutaj ładnie ustaw. Dobra, ale chyba trochę przesadziliśmy. No tak, bo tutaj już było trochę to przyblisko. Poczekaj. Czy nie mogę tego ustawić tak po ludzku? Tylko nie po ludzku. O, dobra, jest. No i tak, powiedzmy sobie, że dotąd dojedziesz. Tutaj proszę o rozwalenie systemu. Tak. No i tak, ten tramwaj faktycznie może jechać tędy. Natomiast drugi pojedzie sobie tędy. Powiedzmy, że gdzieś dotąd. Dalej tutaj byśmy je sobie podłączyli. I stąd będziesz już sobie zawracać. Tak, żeby tutaj zrobić sobie kółko. Nie, nie, nie. I nie tą drogą, bynajmniej. Dobra, powiedzmy, że na razie to może być dobry początek. O, świetnie, że tutaj się to zrobiło. Tutaj sobie bym to jakoś tak w miarę puścił. O, jest, dobra. I stąd tutaj jest, dobra, świetnie. I stąd tutaj będzie to jechać dalej. Ale bym zrobił sobie przystanek tutaj, pit stop, dobra. I stąd będziemy sobie po prostu wykręcać dalej tą naszą linią do tegoż, że miejsca. A stąd zróbmy sobie taki podjazd piękny. No ma, teraz zróbmy dojścia sobie piesze, żeby mieli dojście. Tutaj, a bo ja mam to włączone, dobra. Tutaj, tu byśmy sobie też zrobili i tutaj dojście. Na odległość, świetnie. Strategicznie. O, widzę, że się zapaliło na niebieskim. Jest, dobra. Mamy tu dojście i tutaj też moglibyśmy zrobić dojście. Dobra, to mają dojście z każdej strony i przyciągnijmy sobie naszą linię tramwajową fioletową, która tutaj ma przystanek. Tak, dokładnie. Jak mówię, taki jest. Więc przyciągnijmy tą linię, będzie sobie zawracać tutaj z przystankami, tutaj i tutaj. Dobra. No to mamy w teorii już pierwszą linię, która tutaj aż tak bardzo daleko dojeżdża. Tutaj sobie przystanki też dorzucimy. Takie bardziej przyszłościowe, ale zawsze jakby coś. I tutaj dla tych tramwajów, żeby mogli się przesiadać zawsze, bo to jest z tych kategorii ważne i ważniejsze. A tu będziesz mieć też przystanek w tym miejscu. To ludzie nie będą musieli aż tak daleko iść. Widzę, że się trochę rozeszli głównie. No i ten tramwaj teraz dzięki temu strasznie sobie wydłużył linię. I tak, widzę, że wy tutaj ten prąd to sobie tak przekazujecie, jakbyście go właściwie nie chcieli sobie przekazać. Nie podoba mi się to, bo postawimy tutaj faktycznie na tą biokopułę, ale czy ona przeniesie na ten prąd? Przeniesie, dobra. Teraz wszyscy tutaj już macie prąd i tutaj postawimy sobie nową zajezdnię tramwajową, ponieważ tamta, która jest aktualnie przy tej właśnie, to jest już dosyć daleko od tego wszystkiego. Więc dobra, tutaj proszę bardzo zajezdnia i tutaj sobie zrobimy podłączenie wody, a prąd sobie dociągniemy, chyba od was będzie najprościej. Tutaj proszę bardzo, sobie taki zaczajony drut dojdzie i się z tobą podłączy. Już było zielone, czemu było kółko. Dobra, proszę bardzo. I zobaczymy, może w przyszłości jakiś tutaj stąd tramwaj dojedzie. O, ale widzę, że już pierwszy dojechał. Co prawda jeszcze nikogo nie ma, no ale. O, i że dostępna z DLC Snowfall, jakbyście byli ciekawi. Teraz pytanie. A, bo wy nie macie prądu. A, dlatego tutaj nie ma to prądu. No to teraz rozumiem. I tutaj byśmy sobie. Mielibyście prąd. Takie coś. Takie dwa. Dobra, no i teraz już powinniście mieć prąd. Ty masz prąd i ty też masz prąd. Czy stąd coś wyjedzie? Chyba nie.
A zobaczmy, ile tramwajów ogólnie z tej zajezdni wyjeżdża. Gdzie ona jest? Ona się znajduje tutaj. 66. Dużo. Dużo. A ile się wyjeżdża z tej, tej zajezdni, która gdzieś tutaj była? Jest 56. No, to nie jest tak źle. I tutaj jeszcze musi być jakaś jedna zajezdnia. Bo na każdej z tych wysp i półwyspów próbowałem stawiać jedno po jednej zajezdni. A tu jest ona tak oddalona. 64. No to chyba tu będzie najwięcej. I tutaj na razie jest 0, no bo to jest nowa, nówka sztuka, nieśmigana. I tak, ponieważ to jest obszar kampusu, który faktycznie będzie uniwersytetu, który będzie trochę w innej lokalizacji niż wszystkie pozostałe, no to sami wiecie, sami możecie się domyśleć, że to będzie trochę inaczej wyglądać. I tak, na pewno sobie zmienimy tutaj drogę. O. I ona będzie podjeżdżać do głównego budynku i tyle będzie z dróg w tymże rejonie. Poza oczywiście jednym podjazdem, który sobie zrobimy tu. Coś tak, bo tych kameczków nie będzie, bo wbrew pozorom to ja też już szanuję. Ruiny sobie zostawimy prawdopodobnie. To może też zostanie możliwe. Zobaczymy, bo to wszystko mogę sobie powyburzać, a to bardzo łatwo pójdzie. No ale tutaj wszędzie są budynki, których nie mogę poprzesuwać. Natomiast kamienie mogę prawdopodobnie wyburzyć spokojnie. Więc tak. Tu sobie zrobimy tą drogę jedną taką. Albo co by na to, żeby tutaj zrobić sobie po dwa te kolej linową. To jest chyba nawet lepszy pomysł. Pierwszy przystanek sobie zrobimy tutaj na przykład. Tylko to sobie byśmy trochę wykręcili. To wtedy będzie to ładnie wyglądać. Czyli na przykład tu będzie pod takim kątem, ale drogę przestawimy jak była. Tylko czy będzie to łapać? Łapie. No to dobrze. Możemy włączyć play. I wyłącz tutaj światła. Dalej kolejny punkt w związku z tym. Możemy sobie postawić spokojnie gdzieś w tym rejonie. I możemy sobie to podciągnąć. Bo jak możecie się domyślać, w kolejnych odcinkach będziemy się zajmować bardziej tymże kampusem już jako z takim budową jego. No i tutaj sobie zrobimy drogę. No tu widzę, że się spokojnie to wybuduje. Taka autostrada właściwie to będzie. I też tak prawdopodobnie to będzie. Tu sobie postawimy w tym kierunku nasz budynek główny i proszę bardzo, stawiamy nasz oto pierwszy uniwersytet. Czy my możemy uniwersytet postawić przy ścieżce? Czekaj. Nie, budynek musi być umieszczony przy drodze. Ja się już zastanowiłem, bo wiecie, gdyby dało się, no to zawsze istniałaby taka możliwość, jakby coś. Ale dobra, ale nie to nie. To teraz tylko od tego sobie wydłużamy tutaj teren, żeby to w miarę ładnie było płaskie i nie musiałbym tutaj później zbyt dużo myśleć o tym. Tak, tutaj to będzie autostrada, ale ona nam nie będzie tam chyba raczej zbytnio przeszkadzać. Mam taką nadzieję. No i postawmy sobie nasz uniwersytet w miarę na środku. O! No i dobra. No i do niego będzie tutaj ładny dojazd przez podgórkę. Sobie tutaj, czekaj, tu byśmy sobie zrobili skalną półkę. W sensie coś takiego. O, może mniej więcej w tymże rejonie. I teraz tak, ty sobie podjedziesz tu i sobie później tutaj wykręcasz i jesteś pod naszym kampusem. Ale najlepiej to wyszło to gorzej niż myślałem. Tak, jeszcze raz. A, bo trzeba tak wykręcić. Dobra. Tak. I tutaj sobie daj krętą. Aha, dobra. Rozumiem. Czekaj, teraz stąd. Daj dojazd gdzieś aż tu. I teraz powinno to dojść. Okej, okay, dobra. Tutaj jest takim lekkim pit stopem, ale na to nie możemy się czepiać, ponieważ tego nie da się usunąć. I to będzie oczywiście w lesie, wszystko ładnie schowane i tak dalej, i tak dalej. Tego brakuje prądu. Czy wszystkim brakuje prądu? Tak, wszystkim brakuje prądu, ponieważ jak zazwyczaj w trakcie burzy mają problemy techniczne, jeżeli chodzi o prąd.
No, miejmy nadzieję, że za chwilę nam tutaj też gdzieś nie rypnie to, bo nie chciałbym. Okej, widzę, że niektóre budynki nie mają podłączenia do tego, do sieci. Ty nie masz tylko prądu, to prąd ci na razie podciągniemy takim krótkim drutem. I żeby nie było, że postawiliśmy budynek i właściwie nic tutaj więcej nie postawiliśmy, to od razu postawimy akademiki, takie dwa najbliższe, bo na wyspie to w kolejnych odcinkach dopiero będziemy to budować. No tak, tu będzie pierwsza ścieżka, która będzie wychodzić i ta ścieżka będzie przechodzić też na drugą stronę ulicy. Tylko musimy do tego wywalić to i może się udało postawić tak szybko. Nie udało się. Gra mówi nie. No trudno. To stąd. Aha. Okej, nie. Raz, dwa. W teorii na raz, dwa nie powinno pójść, ale jak widać poszło. I proszę bardzo. A, i tutaj się zbiły światła. A, to nie. To nie. No i sobie stąd zróbmy tutaj zejście. To jest ostatnia nasza droga. One się niczym nie różnią, chyba. Chociaż. Pokaż mi tą. I pokaż mi tą. Lekka różnica w kolorach ścieżki. I ta. Tak. Jest jakaś tam lekka różnica w kolorkach ścieżki, ale to jest takie maźnięcie piórem właściwie. W takich kategoriach bym to nazwał. Czekaj, to jest humanistyczna, to tutaj jest uniwersytet, więc tu sobie zróbmy ścieżkę. I od tego byśmy sobie postawili jakiś akademik w miarę możliwości, jakby nam wszedł. Nie wejdzie. Na matę sobie trochę przesuniemy to, żeby wszedł. Bo tutaj to akurat byłoby miło, że coś takiego postawić. No tak. Co tu zrobimy, dzięki czemu odmierzymy sobie odległość. To jest to, to jest to. I może niedługo będziemy mogli to. Osiągnij poziom prestiżowy. Prestiżowy i prestiżowy. No dobra, to jest realne. To jest realne, żebyśmy osiągnęli prestiż. Dobrze, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to możecie zostawić łapkę w górę. Jeżeli jesteście ciekawi, jak to dalej się tutaj potoczy w naszym mieście, z kampusami, właśnie z też tą nową częścią, no to kliknijcie subskrybuj ten dzień dzwoneczek. No i co dużo mówić, do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. I tak jak mówiłem, kolejnego dnia powinno się pojawić nie Cities Skylines. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!